Cześć, z tej strony Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. W opisie filmu macie poszczególne pytania i minuty, w które możecie kliknąć, żeby przejść bezpośrednio do mojej odpowiedzi. Zapraszam. Zaczniemy sobie od pytania od Agnieszki. Co z opinią wielu lekarzy, że ciała ketonowe obciążają serce i nerki? Gdzie znajdę rzetelne badania na temat wpływu ketonów na ciało i organy? Dziękuję. Droga Agnieszko, ja już chyba nawet odniosłam się w komentarzu do tego, co napisałaś, natomiast chciałam poruszyć ten temat, bo jakby jest wiele informacji na temat keto w sieci i wśród różnych specjalistów, niekoniecznie od żywienia ketogenicznego. I to są jakby i dobre, wartościowe informacje i mam nadzieję, że takie znajdujecie tutaj u mnie na kanale, bo staram się dzielić z Wami rzetelną wiedzą, popartą nie tylko moim doświadczeniem, ale też badaniami naukowymi i nieraz Wam te badania naukowe linkuję. No ale jest też wiele mitów. I jeżeli chodzi o to, że ciała ketonowe obciążają serce i nerki, to o nerkach już trochę mówiłam i ja wiem, skąd to się prawdopodobnie bierze, ponieważ jeżeli wchodzimy w ketozę, no to tak jak wiecie, myślę, tracimy sporo wody, bo tracimy glikogen, który tą wodę wiąże. I te pierwsze kilogramy, które tracimy na początku ketoadaptacji, to właśnie jest woda. Razem z wodą elektrolity, a nerki muszą to przefiltrować. Więc rzeczywiście te nerki na początku zazwyczaj mają dużo pracy, albo więcej niż do tej pory miały. Co nie wiąże się z tym, że u osoby zdrowej w jakikolwiek sposób praca nerek zostaje zaburzona, czy cokolwiek złego się dzieje i jak ja sobie badam nerki, to moje nerki są po już 5 latach ketozy w zupełności zdrowe i tak też jest u moich podopiecznych, także to nie jest tak, że to obciąża nam te nerki. Zresztą podrzucam Wam, żebym nie była gołosłowna, metaanalizę z badań nad łącznie 1000 osób z 2016 roku, które właśnie pokazało, że nie ma żadnego negatywnego wpływu diety niskowęglowodanowej, ketogenicznej, czy nawet wysokobiałkowej, wbrew pozorom, a keto takie nie jest, na jakby funkcję nerek u osób zdrowych. Kolejna sprawa, i mam nadzieję, że to nie dlatego tak lekarze powiedzieli, nie, tak jak tutaj twierdzisz, to jest kwestia kwasowości moczu, że jeżeli mamy kwaśny odczyn moczu, no to jest to obciążenie dla naszych nerek, nie jest to normalny stan. Natomiast to się dzieje tylko i wyłącznie w przypadku kwasicy ketonowej, czyli sytuacji chorobowej u osób z cukrzycą, kiedy mamy bardzo wysoki poziom ciał ketonowych, nie na poziomie 2-3 na przykład, tylko kilkanaście, 20 i też równocześnie bardzo wysoki poziom glukozy. Więc jest to stan chorobowy bezpośrednio zagrażający naszemu zdrowiu i życiu i nie jesteśmy w stanie się w niego wprowadzić poprzez takie zbilansowane żywienie ketogeniczne, jeżeli jeszcze nie jesteśmy chorzy na cukrzycę. Więc to w ogóle są dwie sprzeczne rzeczy, dwie różne rzeczy, może nie sprzeczne. Ketoza i kwasica ketonowa, a niektórzy wciąż to mieszają i nieraz w śniadaniówkach już takie kwiatki były. No i ja na to nic nie poradzę, że po prostu są osoby, które są niedouczone. Jeżeli chodzi natomiast o serce, to też no jakby znowu, mogą się pojawić jakieś tam takie informacje, czy one są prawdziwe? Według mnie nie. Przede wszystkim to, co negatywnie może wpływać na nasze serce, to jest miażdżyca, to są zawały, to są wysokie trójglicerydy, to jest nadciśnienie, to jest otyłość, to jest palenie papierosów, picie alkoholu, brak aktywności fizycznej, cukrzyca czy insulinooporność. I to są stwierdzone, niepodważalne rzeczy, które mogą źle wpływać na nasze serce. Tak się składa, że dieta ketogeniczna większość tych problemów pomaga zwalczyć, rozwiązać i sprawia, że po prostu jesteśmy zdrowsi, więc tak naprawdę ketony z mojej wiedzy obecnej i z mojego doświadczenia wykazują korzystny wpływ i korzystne działanie dla naszego serca, a nie na odwrót. Także no po prostu musimy, wiadomo, że są pewne autorytety, którym wierzymy, no i jak ktoś coś powie, no to pytanie, czy jest to prawda, czy nie, musimy gdzieś tam już to sami zweryfikować. Także ja też nie twierdzę, że jestem nieomylna i mam tutaj po prostu rację tylko ja i tylko i wyłącznie ja na moim YouTubie. No ale trzeba do tego podejść racjonalnie. No dobrze, przechodzimy do kolejnego pytania, bo się za bardzo rozgadałam. Od Marty. Pani Asiu, proszę o informację dla wegetariańskich matek. Znam pewną taką mamę, której dzieci rodzą się malutkie, pół ciąży w zagrożeniu i wywołanie ze względu na niską wagę malucha. Moi drodzy, ja nie jestem ogólnie zwolenniczką diet wegańskich i wegetariańskich, chyba to wiecie.
Co nie znaczy, że nie jestem zwolenniczką diet mocno roślinnych i w moim żywieniu ketogenicznym tych roślin jest najwięcej na talerzu, ale nie jestem weganką ani wegetarianką. I podrzucam Wam znowu tutaj badanko. W ogóle jest mało badań na kobietach w ciąży, czy kobietach karmiących i tak dalej, no bo nie bada się po prostu i nie wprowadza się w różne stany takich osób, bo to nie jest etyczne. I rzeczywiście dobrze te badania zazwyczaj potwierdzają i te teorie, że dobrze zbilansowane żywienie wegańskie, wegetariańskie nie powinno szkodzić zdrowiu dziecka u kobiety w ciąży. Natomiast, jak nawet w tym badaniu możecie przeczytać, jeżeli są jakiekolwiek niedobory mikroskładników, to się robi problem. I jeżeli dieta nie jest zbilansowana pod kątem makro, mikro, witamin, a tutaj witamina B12, witamina D, wapń, DHA, żelazo, to są takie rzeczy problematyczne przy braku mięsa czy ryb, no to tak naprawdę może to już stanowić zagrożenie dla dziecka. I tak się dzieje. Ja osobiście, będąc w ciąży, nie podjęłam się, ani nie podjęłabym się jakby takiego ryzyka, żeby jakby narazić swoje dziecko na coś takiego. Miałam też na przykład taką podopieczną, która na co dzień nie je mięsa, ale powiedziała, że jak będzie się starała o dziecko, jak będzie miała zajść w ciążę, to na pewno to mięso zacznie ze względu na własne dziecko jeść, a miała akurat chyba w rodzinie ginekologa czy pediatrę, także i też właśnie takie doświadczenia były, więc ja wręcz jem wątróbkę w ciąży, za którą jakoś strasznie nie przepadam, po to, żeby jak najwięcej tych składników odżywczych dostarczyć mojemu dziecku. Jest to mega ważne. Uważam, że dieta wegetariańska i wegańska w ciąży może nie jest niemożliwa, ale na pewno nie jest optymalna. Tak samo jak dieta bardzo ściśle ketogeniczna z bardzo obniżonymi węglowodanami nie jest optymalna. No i po prostu są jakby lepsze i w ogóle jest to bardzo trudne, żeby dietę wegetariańską podczas ciąży przeprowadzić w sposób zbilansowany. Więc w ogóle robienie tego na własną rękę dla mnie nie jest do końca rozsądne. Chociaż wiadomo, że robimy te rzeczy z różnych pobudek i też jestem przekonana, że matka nie chce zaszkodzić swojemu dziecku, tylko w jej świadomości ona uważa, że robi dobrze. Więc jakby to też jest kolejna kwestia, ja nikogo do niczego nie będę na siłę przekonywać, ale taka jest moja opinia i uważam, że dieta wegańska i wegetariańska to nie są optymalne diety dla kobiet w ciąży czy matek karmiących, bo nieraz już Wam pokazywałam tabelę i mówiłam o tym, że białko zwierzęce ma wszystkie aminokwasy niezbędne, pozostałe białka roślinnego ich nie mają i też białko, i też mięso, czy to podroby, czy to ryby, owoce morza, są jednymi z bardziej gęstych odżywczo pod właśnie kątem zawartości witamin, mikroelementów, produktów i rezygnując z nich na rzecz tylko i wyłącznie roślin, nie będzie to optymalne. Kolejne pytanie od Marzeny. Witam, zaczęłam moją przygodę z ketoadaptacją 2 tygodnie. Chciałabym spróbować, czy podołam. Już zeszło mi 6 kg, ale nie przekraczam 1200 kalorii, po prostu nie mogę więcej zjeść, nie mam apetytu. Droga Marzeno, o braku apetytu na keto są filmy, więc proszę Cię, żebyś do nich zajrzała u mnie na kanale. Schudłaś z 6 kg, super, jeżeli się dobrze czujesz, to też jakby fajnie, ale ta redukcja prawdopodobnie się za chwilę zatrzyma albo nabawisz jakichś niepoważnych, niedoborów pokarmowych i po prostu zaczniesz się źle czuć i Twoje zdrowie się pogorszy, bo 1200 kalorii tak na co dzień to jednak trochę za mało. Nie wiem jakby też, jakie masz zapotrzebowanie kaloryczne własne, jaką aktywność, natomiast nie jest trudno doładować kalorie na keto i to ja nieraz mówiłam, bo wystarczy do każdego posiłku, jak sobie dołożysz, na przykład jeszcze, nie wiem, 3 posiłki i do każdego posiłku sobie dołożysz po jednej łyżce, na przykład oleju MCT, który jest bardzo fajny na adaptacji, to już masz 300 kilokalorii więcej, już masz nie 1200, tylko 1500. Więc naprawdę nie jest trudno jakby podnieść to, a jeżeli będziesz miała bardzo niską kalorykę, to po prostu twój metabolizm, który powiedzmy jest teraz, nie wiem, na 1800, może 2000, nie wiem tego, ale na takim wyższym poziomie, to on będzie z czasem zjeżdżał do tego 1200, bo tyle mu dajesz i to stanie się dla niego normą i po prostu metabolizm spowolni, możesz się nabawić pewnych problemów zdrowotnych, hormony zaczną gorzej pracować, także na dłuższą metę takich dużych restrykcji kalorycznych nie polecam. Aleksander pyta, czy można pić sól himalajską z wodą jako zamiennik elektrolitów? I też było pytanie od Andrzeja, czy woda z solą himalajską lub kłodawską może zamienić elektrolity? Więc i Aleksandrowi, i Andrzejowi odpowiem łącznie na te pytania.
Mówi się rzeczywiście, że sól himalajska zawiera tam 84, może nawet 100 minerałów i jakby jest taka bogata w te składniki mineralne. No i to prawda, że ich zawiera sporo, natomiast musimy pamiętać o tym, że to są śladowe ilości. Na ketoadaptacji szczególnie, czy w ogóle będąc na keto, no my mamy to zapotrzebowanie na te elektrolity, a nie magazynujemy ich aż tak dużo w naszym organizmie, bo nie trzymamy wody. I jakby takie ilości z soli himalajskiej u większości osób nie są w stanie zapewnić tego minimalnego zapotrzebowania, albo nawet powiedziałabym bardziej tego optymalnego zapotrzebowania. No już co innego, jak tam na przykład będziemy pić rosół, no to w takim rosole rzeczywiście, jak pijemy sobie codziennie na przykład taki rosół, wywar na kościach, tak zwaną przeze mnie zupę mocy, to będzie lepiej. Sama sól nie sądzę i teraz powiem Wam dlaczego. W jednej łyżeczce, policzyłam to, soli himalajskiej mamy 0,8 mg magnezu. 0,8 mg. To jest mniej niż 1% naszej referencyjnej wartości spożycia, czyli tego, co jest zalecane, a na keto potrzebujemy jeszcze więcej, czyli w jednej łyżeczce mamy mniej niż 1% magnezu, który potrzebujemy, 0,8 mg. Zaleca się 300, nawet 500 czasami miligramów tego magnezu na dobę, szczególnie u osób czy to trenujących, czy na ketoadaptacji, no więc zobaczcie, no to tyle soli, to byśmy przeholowali z sodem, z chlorem, nie wiem z czym tam jeszcze, także to w ogóle nie ma takiej opcji. Jeżeli chodzi o potas, no to jest go trochę więcej, bo 5 mg, ale z kolei nasze zapotrzebowanie też jest wyższe, więc to znowu jest mniej niż 1%, bo na keto nawet 1000, 2, a nawet niektórzy potrzebują 3000 na początku miligramów tego potasu sobie dostarczyć. Wiadomo, że to też dostarczamy go z pożywienia, nie tylko z suplementów, no ale to wciąż jest mało. Także moim zdaniem dla większości osób tylko picie wody z solą himalajską nie będzie wystarczające. Pytanie od Anny. Cześć. Chciałabym się zapytać, czy byłam w ketozie pewnego wieczoru, uwielbiam takie historie w ogóle wasze, gdy zjadłam dużo truskawek i masła orzechowego, bo nie mogłam się opanować. Poziom cukru miałam 110 ketonów 0,6, niby powyżej 0,5 jak się w ketozie, ale jeśli policzyć GK i to już w niej nie byłam. Będę wdzięczna za interpretację, pozdrawiam, dziękuję za tę kopalnię wiedzy, jaką są twoje filmiki. Bardzo proszę Aniu, cieszę się, że napisałaś. Właśnie, wskaźnik GKI, ja nim, powiem Wam szczerze, za bardzo nie operuję, bo uważam, że dużo lepiej jest analizować osobno glukozę i osobno ciała ketonowe, bo czasem to łączymy i nam wychodzą różne dziwne rzeczy. Jeżeli zjadłaś truskawki i masło orzechowe, to zobacz, że masłem orzechowym, w którym no, są jednak tłuszcze, zbilansowałaś sobie trochę ten posiłek i dołożyłaś do niego tłuszczu. Czyli ten ładunek glikemiczny był niski. Jakbyś zjadła same truskawki, to prawdopodobnie mógłby Ci cukier skoczyć jeszcze bardziej, a ketony spaść. Też pytanie, kiedy to mierzyłaś, bo ciała ketonowe nie reagują tak szybko jak glukoza. Tak? Glukoza praktycznie od razu po posiłku nam potrafi wzrosnąć. Ciała ketonowe potrzebują więcej czasu. Więc być może te ketony następnego dnia miałaś nisko, jeżeli jeszcze nie jesteś jakby mocno zaadaptowana do ketozy. I być może w ketozie nie byłaś. Co nie ma tak naprawdę według mnie jakiegoś większego znaczenia, no bo za chwilę możesz do niej wrócić i to jakby o tej elastyczności metabolicznej i przeskakiwaniem pomiędzy jednym paliwem a drugim ja ciągle trąbię, więc to też naprawdę nie jest najważniejsze, czy ty w tej ketozie tego wieczoru, kiedy jadłaś truskawki i było ci z tym dobrze, mam nadzieję, czy byłaś w keto, czy nie. To nie jest aż tak ważne. Natomiast odpowiadając, 0,6 to jest poziom sugerujący, że w ketozie pozostawałaś i to jest możliwe jedząc truskawki, jedząc borówki i inne owoce jagodowe, a nawet jedząc jabłko czy banana u niektórych. A ten poziom cukru no, trochę Ci skoczył. Pytanie, jaki on był przed, bo na keto według mnie nie powinien on skakać więcej niż o 20 punktów. Natomiast ten cukier też nie jest jakiś zatrważająco wysoki. Dlatego GKI nie wskazywało ketozy, no bo jednak cukier był 110, ale pamiętajmy, to jest poposiłkowo. Poposiłkowo ta glikemia może nam iść w górę. Więc już bardziej mogłabyś sobie to ocenić, tą sytuację, tę konkretną sytuację, jeżeli byś sobie zmierzyła glikemię i ciała ketonowe rano następnego dnia. Bo po pierwsze, no byłoby to jakby bardziej miarodajne, a po drugie, też miałabyś ten czas nocy, żeby do tej ketozy być może wrócić, nawet jak Cię wybiło. I to też świadczy o Twojej elastyczności metabolicznej i o tym, że wszystko jest ok. Pani Janno, mam pytanie. Jestem na diecie keto, jem 2-3 razy dziennie. Dieta pomaga mi w IBS-ie. Niestety odczuwam ciężkość na żołądku, wzdęcia, typowe symptomy niedokwaszonego żołądka, tym bardziej, że w przeszłości leczyłem zapalenie żołądka inhibitorami, czyli te leki IPP, które naprawdę mają negatywne według mnie działanie nasz żołądek i nie tylko. Czy polecę Pani jakąś mądrą strategię dokwaszania żołądka na keto? Moje posiłki mają średnio po 30 g białka, każdy.
czy rozbić to na 5-6 małych posiłków, żeby ułatwić pracę żołądkowi. Czy mięso miksować, aby było bardziej strawne? Czytałem, że podczas zakwaszania żołądka powinno się unikać nabiału ze względu na właściwości alkalizujące. Byłbym bardzo wdzięczny za jakieś rady, bo dieta keto trzyma w ryzach moje IBS i nie chciałbym z niej rezygnować. Mój drogi, nie widzę podstaw do tego, żebyś z niej rezygnował. Natomiast jakby wszystkie te rzeczy, które napisałeś, możesz zrobić i trzeba przetestować, co dla Ciebie będzie dobre. Na pewno, żeby ta wyściółka żołądka, żeby ten żołądek jakby przywrócić do odpowiedniej pracy, to też to wymaga czasu. Więc ten czas musisz sobie dać. Dobrze by było tutaj zastosować suplementację taką wspierającą też ten żołądek i w ogóle układ pokarmowy. Prawdopodobnie pomogą Ci na ten moment, czy to enzymy trawienne, czy maślan sodu, czy probiotyki. Natomiast dokwaszanie żołądka jak najbardziej możesz próbować ocet jabłkowy. Jeżeli Twój żołądek będzie za bardzo podrażniony po occie jabłkowym, albo ten ocet nie będzie działał, to wtedy możesz spróbować betainy HCL. Ona jest troszkę silniejsza, ale u niektórych osób się lepiej sprawdza, szczególnie przy takich problemach. Jeżeli chodzi o dokwaszanie żołądka, to ja już o tym też mówiłam, czyli octem jabłkowym to jest około 1 do 2 łyżek na szklankę, czy czwarte szklanki wody na jakieś 20 minut przed posiłkiem. Możesz to zrobić przed wszystkimi posiłkami albo przed większymi posiłkami. Zmniejszenie ilości spożywanych posiłków też, zwiększenie, przepraszam, tej ilości jest dobre, ponieważ właśnie mniejsze objętościowo posiłki będą mniej ten żołądek obciążać. Czy miksowanie będzie dobre? Jak najbardziej. W ogóle jakieś zupy, kremy, smoothies, to są wszystko rzeczy, które są bardziej lekkostrawne. Nie polecałabym Ci na ten moment smażenia, tylko właśnie bardziej jakieś gotowanie na parze. I w ogóle fantastyczny jest wolnowar. On też najwięcej wartości odżywczych zachowuje. Łatwo się w tym przyrządza różne, jakby czy mięso, czy rybę, ale też takie jednogarnkowe dania. Nie jest to drogi sprzęt i naprawdę, naprawdę polecam zakup wolnowaru w tej sytuacji i nie tylko. No jeżeli chodzi o nabiał, to tak, to prawdopodobnie raczej go nie nadużywaj i to będzie na ten moment lepsza opcja. No i po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość i po prostu starać się poprawiać tą naszą pracę, naszego układu pokarmowego. No ale też jeżeli jakby trochę tam się podziało niedobrego, no to po prostu potrzebny jest czas, żeby to się zreperowało, ale myślę, że na pewno jesteś na dobrej drodze. Dziękuję Wam, moi drodzy, za dzisiejszy odcinek, za te pytania. Zachęcam oczywiście do zadawania kolejnych w komentarzach. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!